Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No zawsze socjalizm to przyprowadza smród, brud i ubóstwo. W Polsce 40 lat debilizmu, no dwóch partii w sumie, pokomuniści i opozycja antykomunistyczna 40 lat doprowadziła do tego, że nie ma węgla wydobywanego w Polsce i potrzeba zbierać chrust. Także to siermiężne takie podejście idiotyczne, zamiast wykorzystywać kapitalistycznie to, co jest, to się martwi o środowisko. W Pakistanie jest ciekawa sprawa, bo w Pakistanie rząd mówi, żeby Pakistańczycy nie pili herbaty tak dużo, jak teraz piją, no i proszą, żeby herbaciarnie zamykać o 8:30. W Ameryce zaczynają proponować zbieranie moczu, no i przypuszczalnie wkrótce kału. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach, bardzo często zdemonetyzowanych filmików. No ciekawe jest, że jak ja deklaruję, czy monetyzować, czy są jakieś zastrzeżenia, no to mi opierniczają, że źle wybieram i na 30 filmików wybrałem, że powinno być monetyzowane, a komputer uznaje, że mam mowę nienawiści. Także zobaczymy, czy ten dzisiejszy filmik też będzie potraktowany jako mowa nienawiści, dlatego tylko, że mówi o komunistycznym kretyństwie i o zbieraniu szczyn w ramach zielonego środowiska. Vermont, no to jest stan na północy, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, pod Kanadą. Jak popatrzycie na mapę, no to w kierunku Atlantyk jest od tej strony, tam jest Anglia, także Vermont, no to jest tu pod Kanadą. No i tam działa taka firma, która zbiera siki, zbiera mocz. Parę lat temu tam niektórzy z tych aktywistów widzieli plakaty na temat tego, że jest tak zwany pea cycling. Pea, czyli pea to są siki, czyli szczyno cycling. No i była dosyć tak zaskoczona, zdziwiona, troszeczkę nie wiedziała, o co to chodzi, no ale tak się zastanawiała, no jak to może być, że to, co to, nasikać do beczki i zbierać, no i to była dosyć taka dziwaczna i idea. No i jedna z tych organizatorek dzisiejszych lata temu, miesiące temu doszła do wniosku, że no dlatego, że musi pracować, to wysłała swojego męża, żeby on się zorientował co i jak. No i mąż wrócił właśnie z takim beczką i z lejkiem do tego wszystkiego. Także no, zorientowała się, nauczyli ich tam, że siki mają bardzo, bardzo mocno, są tak jak nawozy. No ale to każdy, kto ma psa, to widzi na wiosnę, kiedy pójdzie na trawę, popatrzy się na trawę, no to zawsze tam, gdzie psy sikały, no to no w Ameryce zbierają po kupy po psach, no ale sików nie ma jak zebrać, no ale to widać, gdzie tam rośnie, gdzie nie rośnie, no jak sikają za dużo, to znowu wypala. Także każdy to normalny to rozumie, że ten mocz jest używany. No w wielu, wielu krajach używają nawozu z ubikacji. No w Polsce też te wychodki, no to są tam wyrzucane, no ale w tych krajach normalnych, no to nawóz ludzki, no to nie, z reguły nie był w tych normalnych społeczeństwach, to nawóz ludzki nie jest używany do, nie był używany do nawożenia tam, gdzie można jeść, gdzie może mieć kontakt, no ale był wrzucany do jakiegoś łubinu, czy jakiegoś innych rzeczy, czy pod drzewa, tam, gdzie to wszystko rośnie. Także to jest ogólnie znana sprawa od tysięcy lat, a teraz to są jakieś takie rewelacje w Ameryce, no bo już przez setki lat kapitalizm pozwolił na to, że są nawozy sztuczne. No i tutaj właśnie te nawozy
nawozy sztuczne, no to to jest ta walka tych wszystkich środowiskowców, wszystkich zielonych, bo mówią, że sików wystarczy, a ropy nie ma co wybierać, węgla nie ma co wybierać, bo to brakuje. No, nawóz, no to nie jest bardzo skomplikowany. Tam jest azot, fosfor i potas. To jest to, co potrzeba do tego, żeby wszystko rosło. No ale wszyscy ci zieloni środowiskowcy krzyczą, że to jest bardzo straszny koszt. No i w tej Vermont jest taki instytut Bogata Ziemia. No i teraz się i oni tak wykombinowali, no, że Ziemia nas żywi, no to my musimy żywić Ziemię. No i teraz dużo tych panikuje, mówi, że w Rosji to jest ta wojna, no to tym bardziej trzeba się skoncentrować na zbieraniu sików, no bo nie ma nawozów sztucznych. No i teraz naukowcy też się biorą oczywiście za to. No. Ci wszyscy wolontariusze, ochotnicy, no to tam zbierają średnio tam 1000 galonów miesięcznie. No 1000 galonów, no to jest ze 3000 litrów, no to sporo tych beczek, nie beczek. No i oni się martwią, że będzie, jakie jest bezpieczeństwo żywnościowe, te braki wody na świecie, no i sytuacja sanitarna na całym świecie. Oni gdzieś tam na wsi w Vermont, gdzie krowy produkują mleko na to, na lody, dosyć drogie lody śmietankowe w Ameryce, no to oni się martwią o całym świecie o braku wody. No, jak brak wody w Afryce może mieć wpływ na Vermont, no to już chyba nikt tego nie zrozumie. No, na początku to się brzydzili się, ale ta wolontariuszka, dlatego że ona była pielęgniarką, była później nauczycielką w przedszkolu i no to tak sików się nie bardzo straszyła, no tyle tylko, że to śmierdziało. No i na początku no to rozwozili tylko tam po kilka kontenerków takich, no a później to zrobili cały, zainstalowali potężny zbiornik przy swoim domu, no i teraz zawodowcy przyjeżdżają, wybierają tym, no a najgorsze jest w tym, że ta wolontariuszka, ona strasznie źle się czuje, że kiedy gdzieś pójdzie i musi użyć normalnej ubikacji z wodą, to się bardzo źle czuje. No to już pokazuje ten stan troszeczkę obłąkania. No i ona się martwi, że człowiek robi taki nawóz, a później go sika do ubikacji, no i nie dość, że sika, to jeszcze tam polewa 2, 3, 4 czy 5 litrów wody, które też jest niszczone. No fakt jest faktem, że spuszczanie wody w ubikacjach, no to jest w cywilizowanych krajach jeden z największych źródeł no wody, no ale ta woda, no to ona płynie dalej, później tam jest oczyszczana, ludzie płacą podatki, no i to jest obiekt zamknięty. Każdy normalny rozumie, że ilość wody na kuli ziemskiej nie zmieniła się od 100 milionów lat. Woda po prostu nie ucieka do kosmosu, nie ucieka gdzieś na Księżyc, czy do Pluton, czy tam Pluto, czy Jowisz, czy gdziekolwiek. Od 100 milionów lat ta woda się nie zmieniła. Jedyne, co się zmieniło, to tylko, że jest albo w oceanie dosyć takim zasolonym, albo na Grenlandii, gdzie jest jakiś lód. Na Saharze nie ma, no ale też trzeba pamiętać, że Sahara, no to była jedna wielka dżungla. Te wszystkie arabskie kraje, skąd oni mają ten olej? No tylko dlatego, że tam miliony lat temu to była dżungla, były drzewa, były dinozaury, były jakieś nietoperze, jakieś inne rzeczy, to wszystko zgniło i to się wszystko zamieniło w ten olej. W Polsce ten też węgiel kamienny, no to skąd on powstał? On powstał z tego drewna, które rosło i to wszystko się zamieniło. No ale właśnie ci ludzie po prostu, no nie wiem, chyba nie za bardzo rozumieją, o co chodzi, no ale się martwi, że te dwa, trzy, trzy tego moczu wyrzuca na darmo. Teraz sporo ludzi też zaczyna kombinować, no w sumie może i słusznie, że woda powiedzmy z łazienki
z umywalki schodzi do piwnicy, do osobnych zbiorników i później ta woda z tych zbiorników jest pompowana z powrotem do ubikacji. Także jest jakieś mniejsze zużycie. No ale dlaczego to jest spowodowane? No spowodowane to jest to, że jak ludzie płacą co pół roku 600, 700, 800 dolarów za wodę, a jak to jest zrobione? No to jest tak zrobione, że płacą w zasadzie za to, co woda przychodzi z miasta, oczyszczona woda z fluorem i tak dalej, no ale miasta obciążają dwa razy więcej za ścieki, także że w zasadzie za tą wodę to się płaci potrójną stawkę, to co wyjdzie, także ludzie, jeżeli kombinują, że jak woda wpłynie, jak po prostu wpłynie, no to może być używana do tych ścieków i jest tylko liczona raz. Także to jest wszystko kapitalistyczne podejście. Po prostu pieniądze są włączone, ktoś sobie patrzy, no i w ten sposób działa. No wszyscy ci fanatycy no to tłumaczą, że w sumie te siki no to trafiają do jezior, do stawów, do rzek, no nie bardzo trafiają do stawów, no i może część, jeżeli ludzie mają szamba, no to tak, no ale to szambo to jeden na 100 czy jeden na 1000 jest nieoczyszczane prawidłowo, no i ten właściciel prędzej czy później no to się orientuje, że te szambo no to trzeba oczyszczać, także to są niepotrzebne. Potrzebna jest panika. No i tłumaczą, że jeszcze te wszystkie, jak są nawozy na polach, no to glony rosną. No i tłumaczą na przykład, że na Florydzie takie foki, takie manatee, to są takie zwierzęta, one dosyć takie grube, jak słonie morskie, no to one tam mają ciężki okres, dlatego że glony zarosły, no i one nie mają tej trawy morskiej. No ale to jest jedna wielka przesada, jest nieustanna ewolucja. No wszyscy ci ochotnicy no nie liczą pieniędzy, ile im zajmuje, żeby zbierać te siki, żeby to przestawiać, składać. To dopóki tam nie ma pieniędzy, no to jest banda ideologicznych maniaków, którzy po prostu pracują za darmo i mówią, że wszyscy powinni pracować. No ale profesorzy na wielu uniwersytetach tłumaczą, że środowisko jest tak bardzo zanieczyszczone, no i szczególnie miejskie, a tereny wiejskie, im tego wszystkiego brakuje. No to nie trzeba być geniuszem, żeby coś takiego powiedzieć, tylko pytanie jest, jak to zrobić, żeby były pieniądze. No wszyscy dążą, żeby to poprawić, żeby użyć jeszcze raz to, co było wyrzucane, no to mówią, że to będzie rewolucja, że to będzie taka różnorodność biologiczna, że ten kryzys środowiskowy zreperują, no i tłumaczą, że to trzeba taki cykl okrągły wszystkiego, żeby to zrobić, żeby to bardziej działało. No daleko nie trzeba patrzeć. Dziesiątki lat temu no to ludzie, rolnicy tam jeździli po restauracjach i te pomyje zbierali. Później te pomyje były żywione dla świń, no ale później w cywilizowanych krajach, w Ameryce, no to zabronili to tam 5 czy 10 lat po wojnie, także wszyscy ci rolnicy, co jeździli, te pomyje zbierali w restauracjach, no to stracili pieniądze, no i zaprzestali żywienia świń tymi odpadkami z restauracji, no a teraz wracamy, komunizm przychodzi i mówi, że takie rzeczy trzeba będzie robić. No i w Kalifornii, no to ten cały ten
tam mają duże problemy, bo zmuszają ludzi, żeby wrzucali stare skorupki od jajek, marchewkę w ten worek, papiery w tamten, szkło jeszcze w inne, gazety jeszcze w inne, no ale wzięli się właśnie za zbieranie tych odpadów, powiedzmy, biologicznych, żywnościowych. No wariacja jest, no bo to wszystko jest płacone, miliardy są płacone z pieniędzy podatników, tam jest zatrudnianych dziesiątki tysięcy różnych kolesi, a ekonomicznie to w ogóle nie ma sensu. Dopóki podatnik za to płaci, no to urzędnicy, cała ta budżetówka, no to uwielbia takie idiotyzmy. No tłumaczą, że nawozu to zabraknie. Zabraknie dlatego, że jest za dużo używane przede wszystkim jako do stworzenia nawozu, no i też jako ogrzewanie, żeby to uzyskać. No tłumaczą, że nawet 2% tego dwutlenku węgla, które trafia do przestrzeni, no to właśnie jest z produkcji tych nawozów. No ale no co zrobić? W Ameryce się podniecają takimi prymitywnymi sytuacjami jak w Nigerii. W Nigerii, no to tam kobiety uprawiają ziemię osobno, tam gdzie mężczyźni uprawiają ziemię. Także w rodzinie może być mąż i żona. No i kobietom to z reguły dawali ziemię daleko poza wsią, a facetom jest jak jakiegoś powodu bliżej. No to profesor z Uniwersytetu w Nigerii doszedł do wniosku, że tam te bliższe tereny to są lepsze, no bo tam bardzo często ludzie chodzą i sikają. No i wtedy kobiety się wzięły za to, że będą zbierały mocz i te siki będą u siebie lały. No i profesorowie tam doszli do wniosku, że tam 30% jest więcej. No oni też używali nawozów od krów. No a tych krów też tam za dużo nie ma. Koni też tam za dużo chyba nie ma. W każdym razie wszyscy byli bardzo podekscytowani, że najpierw tam 100 kobiet podlewało tymi sikami, no ale to dochodziło do takiej głupoty, że w rodzinie, no to dzieciaki były, ojciec albo matka nakazywali, żeby sikali do ojca czy do matki beczki. No po prostu cyrk. To jest jeden wielki cyrk. Tasiemce w Korei, no to właśnie z skału ludzkiego, no to te tasiemce się wytwarzały. To jest też ciekawe, że zaczęli w tej Nigerii zbierać te siki. No i cena. Oczywiście kapitalizm wkroczył, no i kiedyś cena to był dolar za 25 litrów, a teraz doszła już do 6 dolarów za 25 litrów. No to także wzrosło 6 razy, to trzeba tak się zastanowić, ile kosztuje nawóz naturalny. No ale to jest właśnie ta głupota tych naiwnych liberałów, tych wszystkich ludzi, którzy nie potrafią policzyć, nie potrafią dodać 2 do 2. W Vermont, no to ten maniak, no to jest tam 200 ochotników. Tych 200 ochotników zbiera te siki, no i rozdzielają. Są bardzo też podnieceni, no bo starają się używać różne wypraski z gorzelni, z browaru, z fabryk owocowych i tak dalej, i tak dalej. Także na wiosnę jeździ jedna wielka ciężarówka, ona wozi te siki. Kombinują, żeby używać kału, żeby to wypalać, no bo to jak te siki wozić z miasta? Ogólnie rzecz biorąc, to jest jeden wielki taki komunistyczny cyrk, no ale sprowadza się to do tego, że socjalizm wprowadza smród, brud i ubóstwo, no i w tym wypadku dosłownie jest smród. Zdrowia dla normalnych. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście, głosujcie na normalnych. Głosujcie na wolny rynek, głosujcie na kapitalizm, głosujcie na niezależność osobistą. Wolny rynek, no to tam, gdzie można zarobić pieniądze, to ludzie zaczynają zarabiać pieniądze. Komunizm zawsze wprowadza nakaz, przykaz i kija. Także głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena,
No widzicie, socjalizm zawsze idzie w kierunku zbierania swoich własnych sików, także jak wybraliście Bidena i wszystkich tych zielonych wariatów, no to to do, właśnie do tego doprowadza, zbieranie własnych sików. Zdrowia dla normalnych.